Howard Phillips Lovecraft. W górach Szaleństwa. 2. Opinia publiczna żywo zareagowała na nasze radiowe biuletyny donoszące o wyprawie w nietknięte dotąd ludzką stopą i niespenetrowane nawet wyobraźnią człowieka północno-zachodnie terytoria. Pomimo iż dotychczas nie wspomnieliśmy jeszcze o wielkich nadziejach na dokonanie rewolucji w naukach biologicznych i geologicznych. Następna wyprawa Lejka saniami między 11 a 18 stycznia w towarzystwie Pabodiego i paru innych osób, podczas której przy przekraczaniu jednego z ogromnych masywów sprasowanego lodu utracono dwa psy, przyniosła jeszcze więcej łupków z ery archaicznej. Nawet ja zaintrygowany byłem osobliwą ilością ewidentnych skamielin w tej niewiarygodnie pradawnej warstwie. Chociaż były to odciski prymitywnych form życia, nie stanowiących zbyt wielkiego paradoksu, znalezione zostały, jak sądziliśmy, w warstwach, gdzie nie powinniśmy napotkać żadnych śladów życia. Właśnie dlatego wciąż nie widziałem większego sensu w naleganiach Lejka, by przerwać nasz harmonogram. Plan Lejka wymagał bowiem zaangażowania wszystkich czterech samolotów, wielu ludzi i całej aparatury mechanicznej, jaką dysponowaliśmy. Koniec końców nie wyraziłem sprzeciwu wobec tego planu, choć postanowiłem, iż nie będę towarzyszył grupie udającej się na północny zachód. Kiedy już odjechali wraz z Pabodim i pięcioma innymi ludźmi, przystąpiłem do ostatecznego opracowania planu naszych przenosin na wschód. W myśl tego, jeszcze w trakcie przygotowań, jeden z samolotów miał przetransportować spory zapas benzyny z cieśniny Akmordo. To jednak mogło przynajmniej na razie poczekać. Zostawiłem sobie sanie i dziewięć psów, gdyż nierozsądnym byłoby pozbawić się na jakiś czas możliwości transportu w tym kompletnie pustym świecie, lodowatej panującej tu od zarania śmierci. Nadprogramowa wyprawa Lejka w nieznane, jak wszyscy sobie przypominają, nadsyłała własne raporty za pośrednictwem zainstalowanych w samolotach krótkofalówek. Komunikaty odbierane były jednocześnie przez nasze odbiorniki w bazie południowej i na Arkham w ciśnieniu McMurdo. Z tego ostatniego miejsca zaś szły dalej w świat na falach długich, w paśmie do 50 metrów. Lake wyruszył 22 stycznia o 4 nad ranem. Pierwszy przekaz radiowy zaś nadszedł już po dwóch godzinach, kiedy to Lake doniósł o lądowaniu i rozpoczęciu wierceń oraz stopieniu na niewielką skalę lotu w miejscu odległym od nas o około 300 mil. Sześć godzin później drugi nader ekscytujący przekaz informował o gorączkowej, szaleńczej pracy, w wyniku której został wywiercony i powiększony wybuchem płytki szyb, w którym odkryto kawałki łupka z kilkoma śladami podobnymi do tych, które spowodowały pierwotne zamieszanie. Trzy godziny później krótki komunikat mówił o podjęciu, mimo silnej, porwistej wichury, dalszego lotu. Kiedy zaś wysłałem zalecenie zabraniające dalszego ryzyka, Lake odpowiedział obcesowo, iż jego nowe okazy czynią każde ryzyko opłacalnym. Wówczas zrozumiałem, że jego podniecenie osiągnęło stadium bliskie buntowi i nie jestem w stanie uczynić nic, by go powstrzymać i odwieść od ryzyka zagrażającego sukcesowi całej wyprawy. Największym wszakże przerażeniem napawała mnie myśl, że zanurza się coraz to głębiej w złowrogi i biały bezmiar huraganów i niezbadanych tajemnic, ciągnący się jakieś półtora tysiąca mil, aż do napoły tylko znanej linii brzegowej Ziemi Królowej Marii i Noxa. Następnie po upływie mniej więcej półtorej godziny nadeszła podwójnie ekscytująca wiadomość. Nadana ze znajdującego się w powietrzu samolotu lejka, która diametralnie zmieniła mój nastrój, sprawiając, że zapragnąłem nagle towarzyszyć jego zespołowi. 10.05. Na pokładzie samolotu. Po burzy śnieżnej dostrzegliśmy masyw górski wyższy niż jakikolwiek dotąd przez nas oglądany. Zważywszy na wysokość płaskowyżu, można go porównać z Himalajami. Przypuszczalne położenie 76 stopni, 15 minut wysokości i 113 stopni, 10 minut długości wschodniej. Rozciąga się w prawo i w lewo, daleko jak okiem sięgnąć. Podejrzewam istnienie dwóch dymiących wulkanów. Wszystkie szczyty czarne i oczyszczone ze śniegu. Szalejąca wichura utrudnia nawigację. Po tej informacji Pabody, jego ludzie i ja czuwaliśmy z niepokojem i ekscytacją nad odbiornikiem. Myśl o nieznanych górach oddalonych od nas o 700 mil rozpaliła w nas żądzę. Cieszyliśmy się, że to my, pomimo iż nie osobiście, jesteśmy odkrywcami tych gór. Po pół godzinie Lake znowu nas wywołał. Samolot Moltona musiał przymusowo lądować na płaskowyżu na pogórzu. Nikomu nic się nie stało, a maszynę zapewne uda się naprawić. Przeładujemy najważniejszy sprzęt do trzech pozostałych maszyn na powrót lub dalszą drogę w zależności od sytuacji, ale na razie nie zachodzi potrzeba podróży obciążonymi samolotami. Zamierzam przeprowadzić dziś zwiat na pokładzie maszyny Karola po wyładowaniu z niej całego sprzętu. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie czegoś takiego. Najwyższe wierzchołki muszą mieć ponad 35 tysięcy stóp. Everest to przy nich pestka. Atwood mierzy wysokość Teodolitem, podczas gdy Karol i ja wybraliśmy się na krótki wypad. Jeśli chodzi o wulkany, prawdopodobnie zaszła pomyłka, gdyż formacje wyglądają na warstwowe, prawdopodobnie prekambryjskie łupki przemieszane z innymi pokładami. Dziwnie prezentują się na tle nieba regularne grupy sześcianów przylegających do najwyższych szczytów. Wszystko spowite jest cudownym czerwono-złotym blaskiem wiszącego nisko słońca. Przypomina krainę ze snów albo bramę zapomnianego świata, pełnego nieznanych cudów. Chciałbym, abyś tu był i mógł to zobaczyć. Choć właściwie była to pora snu, nikt z nas, słuchających, nie myślał nawet o ułożeniu się na spoczynek. Podobne nastroje musiały zapewnie panować w Macmardo, gdzie informacje dotarły do naszego magazynu i na pokład Arkham. Douglas pogratulował nam tak istotnego odkrycia, a do niego przyłączył się Sherman, kierownik magazynu. Martwiliśmy się rzecz jasna o uszkodzony aeroplan, ale mieliśmy nadzieję, że łatwo da się go naprawić. O 23:00 ponownie zgłosił się Lake: Lecimy z Karolem nad najwyższymi partiami pogórza. Nie odważymy się wznieść przy tej pogodzie nad naprawdę wysokimi szczytami, ale uczynimy to później. Dotarcie tu było uciążliwe i przerażające, ale warto było. Olbrzymie pasmo górskie stanowi jednolity masyw i nie ma możliwości zajrzeć, co znajduje się za nimi. Główne wierzchołki są wyższe niż szczyty Himalajów i nader osobliwe. Wygląda na to, iż są zbudowane z prekambryjskich łupków z wyraźnymi oznakami wypiętrzenia innych warstw. Jeśli chodzi o wulkany, myliliśmy się. Masyw rozciąga się tak daleko, jak okiem sięgnąć. Powyżej mniej więcej 21 tysięcy stóp góry są pozbawione śniegu. Dziwne i niezwykłe formacje na stokach najwyższych gór wielkie, acz niewysokie kwadratowe bloki o idealnie pionowych bokach i prostokątnych obwałowaniach u dołu niżem stare azjatyckie zamki, przelegające do stromych górskich zboczy na obrazach Rericha. Niezwykle frapujący widok doprawdy robi z daleka ogromne wrażenie. Podlecieliśmy bliżej do niektórych z nich, bo Karol myślał, iż są zbudowane z mniejszych oddzielnych fragmentów, ale prawdopodobnie to tylko ślady zwierczenia. Większość krawędzi jest pokruszona i zaokrąglona, jakby przez miliony lat wystawione były na działanie burz i niedogodności klimatycznych. Pewne partie gór, zwłaszcza te wyższe, wydają się być utworzone ze skał jaśniejszego koloru niż większość warstw na właściwych zboczach i z całą pewnością posiadają strukturę krystaliczną. Zbliżywszy się do nich dostrzegliśmy wiele wejść do jaskini. Niektóre z nich mają osobliwie regularny kształt, kwadratowy lub półkolisty. Musisz sam tu przybyć i to zbadać. Wydaje mi się, że na szczycie jednego z wierzchołków widziałem wał lub coś zbliżonego do łuku. Wysokość szczytu wynosi od 30-35 tysięcy stóp. Ja znajduję się teraz na wysokości 21,5 tysiąca stóp. Jest piekielnie zimno. Mróz przenika do szpiku kości. Wiatr wyje i zawodzi, przetaczając się przez przełęcze, zaglądając i wydostając się z jaskini, ale dla samolotu nie stanowi większego zagrożenia. Od tej chwili przez następne pół godziny Lake z przejęciem opowiadał nam o wszystkim, wyrażając zapalczywe pragnienie odbycia normalnej wspinaczki na której ze szczytów. Odpowiedziałem, że dołączę do niego tak szybko, jak tylko zdoła przysłać mi samolot oraz, że opracowujemy z Pabodym najlepszy plan zagospodarowania benzyny. Ogólnie rzecz biorąc chodziło o to, gdzie i jak powinniśmy skoncentrować nasze zapasy z punktu widzenia zmiany planu wyprawy. Rzecz jasna wiercenia lejka, jak również loty aeroplanu wymagać będą ogromnych ilości benzyny w nowej bazie, którą zamierzał założyć u podnóża gór. Tak więc lot na wschód mógł w ogóle w tym sezonie nie dojść do skutku. W związku z tą sprawą skontaktowałem się z kapitanem Daglasem i poprosiłem, by wyładował ze statków tyle benzyny, ile się da, i przesłał zapasy na górę, na zaporę ksim-zaprzęgiem, który tam pozostawiliśmy. Przede wszystkim musieliśmy zorganizować bezpośrednie połączenie poprzez nieznane terytoria dzielące obóz Lejka czy śliny McMurdo. Później Lake znów nie wywołał, by stwierdzić, że postanowił rozbić obóz tam, gdzie Moulton posadził samolot, którego naprawa notabene była już w toku. Pokrywa lodu była tam nader cienka i gdzie niegdzie spod bieli przezierał ciemny grunt. Lake przed wspinaczką i wyprawą saniami chciał jeszcze dokonać w tym miejscu kilku wierceń i strzałów. Mówił o trudnym do opisania niepojętym majestacie całej otaczającej ich scenerii, dziwnym... Niepokojącym odczuciu, jakby znajdował się w cieniu ogromnych, milczących wież, których szeregi wznosiły się w górę, niczym ściana sięgająca nieba na krawędzi świata. Atwood, prowadząc obserwacje przy pomocy Teodolitu, ustalił, iż wysokość pięciu najwyższych szczytów wahała się od 30 do 34 tysięcy stóp. Lejka niewątpliwie niepokoił problem omieczonych ze śniegu zboczy, gdyż sugerowało to istnienie powracających z większą lub mniejszą częstotliwością wichur, przewyższających swą zaciekłością i gwałtownością wszystkie inne, jakie dotąd mieliśmy możliwość oglądać. Jego obóz usytuowany był ponad 5 mil od miejsca, gdzie pogórze gwałtownie się wznosiło. Wyczułem w jego słowach nutę podświadomej trwogi, nutę, która dała się wyczuć nawet poprzez dzielącą nas lodową pustkę 700 mil, gdy nakłaniał nas, byśmy się pospieszyli i dotarli do owego osobliwego nowego regionu tak szybko, jak to tylko możliwe. Wybierał się właśnie na spoczynek po całym dniu nieustannej pracy, prowadzonej w niesłychanym tempie, z niewiarygodną zawziętością i dającą niesamowite wyniki. Rankiem odbyłem trójstronną rozmowę z lejkiem i kapitanem Douglasem, przebywającymi w swych odległych od siebie obozach. Ustaliliśmy, że jeden z samolotów przybędzie do mojej bazy po Papadiego, pięciu mężczyzn i po mnie, jak również po tyle paliwa, ile zdoła unieść na swym pokładzie. Sprawa pozostałej benzyny zależeć będzie od naszych dalszych ustaleń w kwestii wypadu na wschód. Póki co odłożyliśmy ów problem na kilka dni, gdyż chwilowo Lake posiada wystarczającą ilość paliwa potrzebnego, by ogrzać obóz i prowadzić wiercenia. paliwo powinna zostać zaopatrzona baza południowa, lecz jeżeli odłożymy wyprawę na wschód, to nie skorzystamy z niej aż do przyszłego lata. A tymczasem Lake przyśle samolot, by określić bezpośrednią trasę pomiędzy swymi nowymi górami a cieśniną McMurdo. Wraz z Pabodym przygotowałem bazę do zamknięcia jej na dłuższy lub krótszy okres w zależności od sytuacji. Gdyby przyszło nam spędzić na Antarktydzie całą zimę, odlecimy zapewne z bazy lejka na Archam, nie wracając już do tego punktu. Część naszych stożkowych namiotów została już wcześniej wzmocniona brołami z lodowociałego śniegu, w związku z czym postanowiliśmy obecnie dokończyć pracę nad stworzeniem stałego osiedla. Jako, że dysponowaliśmy sporą liczbą namiotów, Lake miał ich pod dostatkiem, nawet gdyby nasza grupka miała przenieść się i zamieszkać w jego bazie. Przekazałem przez radio, że Pabody i ja będziemy gotowi do drogi na zajutrz, gdyż czeka nas jeszcze jeden dzień pracy, noc zaś chcieliśmy uczciwie przespać. Praca jednak trwała nieprzerwanie tylko do 16, gdyż od tego mniej więcej czasu. Zaczęły napływać od odlejka zdumiewające i nad wyraz ekscytujące komunikaty. Dzień zaczął się dla niego niepomyślnie. Dokonane za aeroplanu pomiary wyłaniające się spod lodu w pobliżu bazy skalnej powierzchni wykazywały całkowity brak wszystkich tych pierwotnych, archaicznych warstw, których tak poszukiwał, a które tworzyły przeważającą część gigantycznych wierzchołków istniejących, prowokującej odległości od obozowiska. Większość owych lśniących skał była albo pochodzącymi z okresu Jurajskiego i Kredowego piaskowcami, albo łupkami z Permu i Triasu, których występujące tu i ówdzie płyskujące czernią pokłady sugerowały twarde złoża łupkowego węgla. To raczej zniechęcało olejka, który chciał wydobyć dużo starsze okazy niż liczące sobie 500 milionów lat. Zdawał sobie sprawę, żeby odkryć żyłę archaicznego łupku, w którym znalazł dziwne znaki, musi podjąć nielichą wyprawę saniami z pogórza, na którym się znajdował, aż do stóp stromych zboczy gigantycznych gór. Mimo to jednak postanowił dokonać kilku miejscowych wierceń jako część ogólnego programu wyprawy. Polecił zatem zmontować świder i wyznaczył do jego obsługi pięciu ludzi, podczas gdy pozostała grupa kończyła ustawianie obozu i reperowała uszkodzony samolot. Na początek wierceń wybrano skały, które wyglądały na najbardziej miękkie. Piaskowiec, oddalony od obozu o mniej więcej ćwierć mili, świder uporał się z nim bardzo łatwo, bez potrzeby dokonywania dodatkowych dynamitowych strzałów. Trzy godziny później. Po pierwszym koniecznym strzale usłyszano krzyk załogi świdra i niebawem młody jednej, pełniący rolę kierownika robót, wpadł spiesznie do obozu z zaskakującymi wieściami. Natrafiono na jaskinię. Piaskowiec szybko ustąpił miejsca, ale żyle komanczańskiego wapienia, pełnego mikroskopijnych skamielin, głowonogów, kości, morskich kręgowców i rekinów. Już to samo w sobie było ważnym odkryciem, gdyż dostarczyło wyprawie Pierwszych z kamieni kręgowców. Krótce potem jednak, gdy głowica zagłębiła się w próżnię, wiertacz ogarnęła kolejna jeszcze silniejsza fala emocji. Potężny ładunek ujawnił podziemny sekret. Poprzez postrzępiony otwór, mierzący około 5 stóp szerokości i dwie stopy grubości, działa płytka jama wydrążona w wapieniu przed ponad 50 milionami lat, przez wody pradawnego tropikalnego świata. Wydrążona warstwa. Nie miała więcej niż 7 czy 9 stóp, lecz rozciągała się pod ziemią we wszystkich kierunkach. Wyczuwało się tam słaby ciąg powietrza, który sugerował istnienie całego rozległego systemu jaskiń. Zarówno strop, jak i podłoże pokryte było obficie stalaktytami i stalagmitami. Niektóre z nich stykały się ze sobą, tworząc ogromne kolumny. Najistotniejszy ze wszystkiego był jednak odkryty tam rozległy pokład muszli i kości które miejscami wręcz blokowały przejście. Zmyte z nieznanych dżungli mezozoicznych i z lasów trzeciorzędu, palm wachlarzowych i prymitywnych roślin okryto zalążkowych, owo kostne zbiorowisko zawierało więcej gatunków zwierzęcych niż najsumienniejszy paleontolog byłby w stanie zgromadzić i sklasyfikować przez rok. Mięczaki, pancerze skorupiaków, ryby, zwierzęta ziemnowodne, gady, ptaki i wczesne ssaki, duże i małe, znane i nieznane. Nic dziwnego zatem, że Gedney wrócił biegiem do obozu krzycząc, i nic dziwnego, że każdy rzucał swoją pracę i ruszał przez przeszywający do szpiku kości gryzący chód, tam gdzie wysoki szyb znaczył nowo odkrytą bramę wiodącą ku sekretom wnętrza ziemi i minionych wieków. Kiedy Lake zaspokoił pierwszą palącą ciekawość, pospiesznie namazgrał w notatniku krótką wiadomość. I młody Moulton. Pobiegł z nią do obozu, by nadać przez radio komunikat. W ten sposób dowiedziałem się o odkryciu. Wiadomość mówiła też o zidentyfikowaniu pierwszych muszli, kości ryb kostołuskich i placodermów, szczątków labryntodontów i tegodontów, fragmentów czaszki mazozaura, stosu pacierzowego i pancernych płyt dinozaura, zęba i kości skrzydła pterodaktyla i szczątków Archeopteryksa zębów miocyńskiego rekina, czaszek prymitywnych ptaków oraz innych kości pradawnych zwierząt takich jak ksifodony, hipy, raodony i titanotery. Ponieważ nie znaleziono szczątków współczesnych, Lake wysnuł wniosek, że ostatnie warstwy trafiły tutaj w oligocenie, a ta zapadnięta warstwa w obecnym wyschniętym, martwym i odizolowanym stanie znajdowała się tak przez ostatnie 30 milionów lat. Z drugiej jednak strony najbardziej interesująca była przewaga form bardzo wczesnego życia. Chociaż wapienna formacja była niewątpliwie komanczańska i ani trochę wcześniejsza, czego dowodem są skamieliny osadzone w tej płytkiej grocie w typowy konarowy sposób, to także fragmenty wolnej przestrzeni zawierały zadziwiającą proporcję organizmów traktowanych dotychczas jako właściwych dla okresu dużo starszych. Nawet... Szczątkowe ryby, mięczaki i korale pochodziły z odległego syluru i ordowiku. Nasuwał się oczywisty wniosek, że w tej części świata istniała nadzwyczajna i unikalna ciągłość między życiem sprzed 300 i sprzed 30 milionów lat. Trudno było ustalić, jak daleko ciągłość ta wychodziła poza oligocen, kiedy to jaskinia została zamknięta. Tak czy inaczej, Nadejście straszliwego lodowca w Pleistocenie jakieś 500 tysięcy lat temu, nieomal wczoraj w porównaniu z wiekiem jaskiń, musiało oznaczać kres wszystkich pierwotnych form, które lokalnie potrafiły przetrwać właściwe dla nich czasy. Lake nie poprzestał na pierwszej wiadomości, lecz sporządził kolejny komunikat i przesłał go poprzez śniegi do obozu, nim Moulton zdążył stamtąd wrócić. Dlatego też Multon pozostał już przy radiu w jednym z samolotów, nadając do Arkham i dalej w świat dalsze uzupełnienia, które Lake przesyłał mu przez kolejnych posłańców. Kto śledził doniesienia prasowe, pamięta zapewne poruszenie, jakie wśród naukowców wywołały te popołudniowe raporty. Raporty, które doprowadziły ostatecznie po tylu latach do zorganizowania ekspedycji Starguadera i Mura, o którą tak się niepokoją i którą usiłują storpedować. Najlepiej będzie, jak przekażę te komunikaty dokładnie w takiej formie, jak przesyłał mi je Lake, a nasz radiooperator w bazie McTai przekładał ze stenogramu pisanego ołówkiem. Fowler w odłamkach piaskowca i wapienia uzyskiwanych w skutek wybuchu dokonał odkrycia najważniejszej wagi kilkanaście wyraźnych, trójkątnych prążkowanych odcisków, dokładnie takich samych jak te w archaicznym łupku, dowodzących, że źródło to przetrwało ponad 600 milionów lat, aż do czasu komańczańskich, bez większych zmian. To z kolei dowodzi, że odciski komańczańskie są w oczywisty sposób prymitywniejsze i bardziej syłkowe niż pozostałe, starsze. Podkreślcie w prasie wagę odkrycia. Będzie ono znaczyć dla biologii tyle, co działo Einsteina dla matematyki i fizyki. Skojarzcie to z moją poprzednią pracą i wysnujcie wnioski. Wygląda na to iż, jak podejrzewałem, ziemia była świadkiem całego cyklu czy cykli organicznego życia jeszcze przed tym znanym, które rozpoczęło się od komórek w archeozoiku. Wyewoluowało ono i wyspecjalizowało się nie później niż miliard lat temu, kiedy planeta była młoda i nie dająca się do zasiedlenia przez jakiekolwiek formy życia, czy zwyczajne struktury protoplazmatyczne. Rodzi się pytanie: gdzie kiedy jak rozpoczął się ich rozwój? Badając fragmenty pewnych szkieletów należących do ogromnych, zarówno lądowych, jak i morskich gadów oraz prymitywnych ssaków, znalazłem osobliwe umiejscowione rany i uszkodzenia struktury kostnej, których nie można przypisać jakiemukolwiek drapieżcy czy mięsożercy z żadnego okresu. Były one dwojakiego rodzaju proste, wytopione dziury na wylot oraz wyraźne ślady nacięć czy rąbania. Jeden czy dwa przypadki równo przeciętych kości. Niewiele okazów uszkodzonych. Posłałem do obozu polatarki elektryczne. Rozszerzymy teren badań podziemnych przez wycięcie stalaktytów. Znalazłem bardzo dziwny kawałek stalaktytu. Ma około 6 cali średnicy i półtora cala grubości. Jest całkiem inny od tutejszych formacji. Trudno określić z jakiego pochodzi okresu, o gładki, regularny. Ma kształt pięcioramiennej gwiazdy z odłamanymi końcami i śladami wgnieceń od uderzeń w wewnętrznych kątach i pośrodku. Na nieuszkodzonej powierzchni pośrodku małe gładkie wgłębienie. Jeszcze bardziej zdumiewające jest jego pochodzenie oraz ślady z wietrzelin. prawdopodobnie jakaś osobliwa forma działania wody. Karol sądzi, że przy pomocy szkła powiększającego zdoła odnaleźć ślady, dzięki którym jej obiekt zyska większe znaczenie geologiczne. Grupy maleńkich punkcików ułożonych w regularne wzory. Podczas naszych badań wzrasta niepokój psów i wydaje się, że zwierzęta nienawidzą tego statytu. Muszę sprawdzić, czy nie ma on jakiegoś specyficznego zapachu. Kolejny komunikat nadam przed wyruszeniem pod ziemię, kiedy Mills wróci z latarkami. 22.15. Ważne odkrycie. Orendorf i Watkins pracując pod ziemią przy sztucznym świetle znaleźli o godzinie 21.45 gigantyczną baryłkowatą skamielinę, całkowicie nieznanego rodzaju, zapewne jakieś rośliny lub przerośniętego, nieznanego morskiego gatunku. Tkanka zakonserwowana przez solę mineralną, twarda jak skóra, lecz miejscami zachowała zdumiewającą elastyczność. Ślady po odłamanych częściach na końcach i bokach. Mierzy dokładnie 6 stóp długości i 3,5 stopy szerokości w najgrubszym miejscu. Przy końcach zwęża się do szerokości jednej stopy. Przypomina beczułkę z pięcioma wypukłymi krawędziami zamiast klapek. Ułamane końce czegoś, co wygląda jak cienkie łodygi biegnące koliście w najszerszym miejscu korpusu. Z bruzdy między krawędziami, wyrasta coś intrygującego: grzebienie albo skrzydła, które zwijają się i rozkładają niczym wachlarze. Wszystkie, za wyjątkiem jednego, które rozwija się w siedmiostopowej rozpiętości, są prawie zupełnie zniszczone. Całość przypomina jedno z monstrów z pradawnych mitów, zwłaszcza starszej istoty opisane w nekronomikonie. Skrzydła ich wydają się być z błony naciągniętej na szkielet. Na ich końcach widnieją maleńkie otwory. Końce ciała są uschłe i pomarszczone. Nie sposób ustalić, co znajdowało się w środku, ani co się odłamało. Kiedy wrócimy do obozu, przeprowadzę sekcję. Nie potrafię określić, czy było to zwierzę, czy roślina. Wiele tak wskazuje, iż było to stworzenie niewiarygodnie, wręcz prymitywne. Poleciłem, by wszyscy zabrali się do wycinania stalaktytów i szukali kolejnych okazów. Nadal mam kłopoty z psami. Nienawidzą nowego okazu i prawdopodobnie rozszarpałyby go na strzępy, gdybyśmy nie trzymali ich na dystans. 23:30 Uwaga! Dyer, Pabody, Douglas. Sprawa najwyższej, rzekłbym, transcendentalnej wagi. Arkham musi to przekazać natychmiast w stacji w Kingsport Head. Dziwna, baryłkowata narośl jest stworem z archaiku, który pozostawił odciski w skałach. Mills, Baudreau i Fowler odkryli pod ziemią grupę 13 kolejnych znajdujących się pod ziemią 40 stóp od otworu. Wymieszane z zadziwiająco kształtowanymi zaokrąglonymi kawałkami statytów mniejszymi niż ten znaleziony na początku. Wszystkie w kształcie gwiazdy, ale już bez uszkodzeń, za wyjątkiem kilku miejsc. Ze wszystkich okazów organicznych osiem jest najwyraźniej kompletnych ze wszystkimi dodatkami. Zabrałem je na powierzchnię psy trzymam od nich na dystans. Przykładam dużą uwagę do opisu, zatem powtórzę jeszcze raz dla dokładności. Gazety muszą opisać to dokładnie. Obiekty mają długość 8 stóp, sześciostopowe, pięciokrawędziowe, baryłkowate korpusy mierzące 3,5 stopy w najszerszym miejscu, kości o szerokości 1 stopy, ciemnoszare, elastyczne, niewiarygodnie twarde. W bruzdach między krawędziami znajdują się siedmiostopowe błoniaste skrzydła, również ciemnoszarego koloru, które w chwili znalezienia były zwinięte. Szkielet nośny skrzydeł z rurek lub gruczołów o nieco jaśniejszym odcieniu szarości z otworami na końcach. Krawędzie rozwiniętych skrzydeł są zablokowane. W najgrubszym miejscu każdej z pięciu pionowych podobnych do klepek w beczce krawędzi znajduje się pięć jasnoszarych elastycznych ramion czy macek odnalezienia zwiniętych i przylegających ciasno do korpusu. Okazały się one rozciągliwe, a ich maksymalna długość liczy ponad trzy stopy, jak ramiona prymitywnego liliowca. Każda z macek o trzech calach średnicy po dalszych sześciu calach rozgałęzia się w niewielkie, spiczaste odrosty czy wąsy. Także każda szypułka liczy w sumie 25 macek. Na szczycie korpusu znajduje się gruba, bulwiasta szyja jasno-szarej barwy zaopatrzona w coś, co przypomina skrzela, podtrzymująca żółtawą, pięcioramienną, przypominającą rozgwiazdę głowę, pokrytą długimi, na trzy cale sztywnymi rzęskami o różnorodnych, pryzmatycznych barwach. Głowa jest gruba i pękata, mierzy około dwóch stóp szerokości od czubka do czubka, z trzycalowymi, żółtymi rurkami wychodzącymi z każdego końca. Szczelina pośrodku głowy służyła zapewne do oddychania. Na końcu każdej rurki widnieje kuliste napęcznienie, gdzie żółtawa błona cofa się ku nasadzie, ukazując szklistą o czerwonawej tęczówce gałkę, z całą pewnością oko. Z wewnętrznych kątów. Ukształtowanej na podobieństwo rozgwiazdy głowy, wychodzi pięć nieco dłuższych czerwonowych rurek, kończących się workowatymi obrzmieniami tej samej barwy, które naciśnięte rozchylają się w otwory o kształcie dzwonu i maksymalnie średnicy dwóch cali, okolone białymi, przypominającymi zęby, wypustkami. Prawdopodobnie jest to otwór gębowy. Wszystkie te rurki, rzęski i ramiona należące do głowy o kształcie rozgwiazdy w chwili znalezienia były czasowo złożone i przylegające ściśle do bulwiastej szyi i korpusu. Wobec wielkiej twardości taka elastyczność wydaje się wreszcie zdumiewająca. W dolnej części korpusu kanciasta, acz odmienne funkcjonujące kopie układu głowy. Bulwiasta jasnoszara szara pseudoszyja, pozbawiona czegoś, co wygląda jak skrzela, utrzymuje zielonkawy pięcioramienny kształt rozgwiazdy. Twarde muskularne ramiona długości czterech stóp, mierzące u podstawy 7 cali, zwężają się do około 2,5 cala na końcach, skąd wyrasta niewielki, zielonkawy, przecięty pięcioma żyłkami, błoniasty trójkąt o długości 8 i szerokości 6 cali. Jest to łapka, płetwa lub pseudostopa, która od miliarda do 50 czy 60 milionów lat temu pozostawiła odciski w skale. Z wewnętrznych kątów rozgwiazdy wychodzą dwustopowe czerwone rurki o 3 calach średnicy u podstawy i 1 calu na końcu. W końcówkach winieją małe otworki. Wszystko to jest nadzwyczaj twarde i skórzaste, a jednocześnie niesłychanie elastyczne. Czterostopowe ramiona z płetwami bez wątpienia służyły istocie do poruszania się, pływania czy czegoś w tym rodzaju. Poruszone ukazują niezwykłą muskulaturę. W chwili znalezienia wszystkie te elementy były czasowo zwinięte wokół pseudo-szyi i końca korpusu, podobnie rzecz miała się z wypustkami po spodniej stronie. Nie potrafię jeszcze dokładnie ustalić, czy owo coś należało do świata zwierząt czy roślin. Wszystko wskazuje raczej na zwierzę, jest to prawdopodobnie niezwykle zaawansowana w ewolucji forma promieniaka, który zarazem nie utracił nic ze swych prymitywnych cech. Zauważa się niewątpliwe podobieństwo do szkarłupnia, mimo pewnych zaprzeczających temu oznak. Jako iż był to zapewne stwór morski, zadziwia układ i struktura skrzydeł, choć mogły być one przydatne przy żegludze. Symetria natomiast jest osobliwie roślinnej natury, typu góra-dół, w przeciwieństwie do zwierzęcego układu struktur na bazie przód-tył. Bajecznie wczesna data ewolucji, poprzedzająca nawet najprostsze ze znanych dzisiaj archaiczne organizmy, zbija stropu i rodzi domysły co do pochodzenia owego stwora. Nieuszkodzone okazy tak niesamowicie przypominają pewne stworzenie z pierwotnych mitów, że ich istnienie w pradawnych czasach poza Antarktydą wydaje się nieuniknione. Dyer i Pabody, którzy czytali Necronomicon i widzieli powstałe z inspiracji treści owej plugawej księgi przerażające obrazy Clarka Ashtona Smitha, zrozumieją zapewne, co mam na myśli, gdy mówią o starszych istotach, które przypuszczalnie stworzyły całe ziemskie życie. Czy to dla żartu, czy też może przez pomyłkę. Otworzyło się szerokie pole do badań. Sądząc według znalezisk, pochodzą one... Prawdopodobnie z okresu późnej kredy. Nad nimi zwieszają się ogromne, masywne stalagmity. Wycięcie ich to nader żmudna i ciężka robota, ale to właściwie ich twardość zapobiegła zniszczeniu okazów. Stan zachowania skamielin jest wręcz zdumiewający. Rzecz jasna dzięki procesom wapiennym. Jak dotąd nie znaleźliśmy nic więcej. Wznowimy poszukiwania później. Teraz musimy odtransportować 14 ogromnych okazów do obozowiska. Nie możemy użyć do tego psów, które szczekają jak oszalałe i wolimy się do nich nie zbliżać. Dziewięć osób, trzy pozostały by pilnować psów, powinno poradzić sobie z trzema saniami, mimo że wieje paskudny wiatr. Musimy ustalić połączenie lotnicze z ciśnieniem MacMardo i zacząć przewozić sprzęt. Nim jednak udamy się na spoczynek, chciałbym dokonać sekcji jednego z tych stworów. Brakuje mi tu prawdziwego laboratorium. Niech Dyer sam wymierzy sobie solidnego kopniaka, że starał się powstrzymać mnie przed wyprawą na zachód. Najpierw najwyższe góry świata, a teraz to. Myślę, że możemy pogratulować sobie sukcesu. Zadanie naukowe zostało wykonane. Dzięki Pabodiemu za świder, który pozwolił nam otworzyć jaskinię. Czy teraz Arkham może powtórzyć opis? Trudno wręcz opisać uczucie Pobodiego i moje po otrzymaniu tego komunikatu. Entuzjazm naszych towarzyszy dorównywał naszemu. MakTai, który w pośpiechu tłumaczył najistotniejsze fragmenty raportu w miarę jak napływały z buczącego radia, kiedy tylko operator Lejka zakończył transmisję, przepisał je w całości ze sporządzonego stenogramu. Wszyscy pospołu docenialiśmy epokowe znaczenie odkrycia. Gdy operator z Arkham powtórzył opisowe fragmenty relacji, jak mu polecono, przesłałem Lejkowi ogólne gratulacje. Za moim przykładem poszedł również Sherman z bazy zaopatrzeniowej w cieśnieniu McMurdo oraz kapitan Douglas z Arkham. Później, jako kierownik wyprawy, dodałem parę uwag, które miały być przesłane za pośrednictwem statków świat. Naturalnie w ogólnym podnieceniu i poruszeniu myśl o odpoczynku wydawała się niedorzeczna. Jedynym moim pragnieniem było dotrzeć jak najszybciej do obozowiska Lejka. Wielkim rozczarowaniem był dla mnie jego komunikat o nadciągającej z gór wichurze, uniemożliwiającej w obecnym czasie jakąkolwiek komunikacją lotniczą. Jednak w ciągu godziny zainteresowanie wzięło górę nad rozczarowaniem. Lejk w kolejnych komunikatach donosił o pomyślnym przetransportowaniu do obozu 14 olbrzymich okazów. Zadanie to okazało się nielicho trudne, gdyż stworzenia były zdumiewająco ciężkie. Dziewięciu mężczyzn jednak poradziło sobie z tym nad wyraz sprawnie. W obecnej chwili kilka osób wznosiło w stosownej odległości od obozowiska śnieżną zagrodę, w której dla większej wygody przy karmieniu miały być trzymane psy. Okazy za wyjątkiem jednego, na którym lejk dokonać miał nader prymitywnej sekcji, wyładowano w pobliżu obozu na ubitym śniegu. Sekcja okazała się Trudniejszym przedsięwzięciem, aniżeli przypuszczano, gdyż pomimo gorąca buchającego z benzynowego pieca, w nowo postawionym namiocie laboratoryjnym zwodniczo elastyczna tkanka wybranego okazu, potężnego i nienaruszonego, nie straciła nic ze swej twardości, dużo większej niż w przypadku zwykłej istoty. Lek zachodził w głowę, jak dokonać koniecznych nacięć, nie niszcząc zarazem delikatnej struktury, którą pragnął zbadać. Posiadał wprawdzie jeszcze siedem lepiej zachowanych okazów, ale mimo to było ich zbyt mało, by mógł sobie pozwolić na utratę choćby jednego, chyba że okazałoby się, iż w jaskini jest ich jeszcze pod dostatkiem. Dlatego też zrezygnował z dokonania sekcji tego okazu i przyciągnął do namiotu drugi, który, choć miał na obu końcach resztki wypustek w kształcie rozgwiazdy, był paskudnie zgnieciony i częściowo rozłupany wzdłuż jednej z brust Wielkiego Korpusu. Wyniki, o których niezwłocznie powiadomił nas przez radio, były rzeczywiście ekscytujące i zapierały dech w piersiach. Trudno mu było precyzyjnie operować instrumentami, które z najwyższym trudem cięły anormalną tkankę, ale to, co uzyskał, wzbudziło w nas najwyższe zdumienie i ołomienie. Konieczną rzeczą będzie dokonanie diametralnych korekt we współczesnej biologii, bowiem ów stwór nie był produktem żadnego znanego nauce wzrostu komórkowego. W okazie wystąpiły wyłącznie drobne zmiany mineralne i mimo upływu dobrych 40 milionów lat organy wewnętrzne były absolutnie nienaruszone. Twarda jak podeszwa, niepodlegająca rozkładowi i prawie niezniszczona tkanka była charakterystyczną cechą strukturą stwora, a zatem przejawem jakiegoś organicznego cyklu ewolucji bezkręgowców, całkowicie przekraczającego możliwości naszych dociekań. Na początku wszystko, co znalazł Lake, było wyschnięte, jednak po upływie pewnego czasu, gdy w panującym w namiocie cieple rozpoczął się proces odtajania z nieuszkodzonego boku stwora, począł dobywać się płyn organiczny o nader ostrej, odpychającej woni. Nie była to krew, ale gęsta, ciemnozielona ciecz pełniąca zapewnie podobną funkcję. Zanim Lake osiągnął to stadium badań, wszystkie 37 psów zostało odprowadzonych do niewykończonej jeszcze zagrody opodal obozowiska, choć nawet z tej odległości słychać było ich szaleńcze ujadanie, gdy wyczuwały unoszący się w powietrzu kwaśny, ostry, drażniący fetor. Ta prowizoryczna sekcja, zamiast cokolwiek wyjaśnić, pogłębiła tylko zagadkę. Wszelkie domysły snute na temat zewnętrznych organów okazu okazały się słuszne, i w świetle uzyskanych dowodów. Nikt nie mógł się wahać, by nazwać owo stworzenie zwierzęciem. Badania wewnętrzne jednak wykazały istnienie tak wielu cech roślinnych, że Lake był kompletnie zezorientowany. Trawienie, cyrkulacja wewnętrzna i wydalanie odbywało się poprzez czerwonawe rurki, umieszczone przy podstawie w kształcie rozgwiazdy. Ogólnie można stwierdzić, iż jego organy oddechowe przyswajały raczej tlen niż wytlenek węgla, a co dziwniejsze, natknięto się na wewnętrzne komory powietrza oraz dwa inne, w pełni rozwinięte systemy oddychania przy pomocy skrzeli i porów. Najwyraźniej stwór był istotą ziemnowodną, przystosowaną do długotrwałych okresów hibernacji. Jego narządy głosowe zdawały się być połączone z głównym systemem oddychania, aczkolwiek zawierającym w sobie tyle anomalii, że przy tak prowizorycznej sekcji nie sposób ich było wyjaśnić. Artykułowana mowa w sensie zwykłego wyrażenia słów wydaje się mało prawdopodobna. Bardziej logicznym byłoby sądzić, iż stwór wydawał całą gamę dźwięcznych, melodyjnych, świergoczących tonów. Układ mięśniowy rozwinięty był wręcz nadnaturalnie. System nerwowy był tak skomplikowany i wyowulowany, że Lake wręcz osłupiał. Jakkolwiek, pod pewnymi względami, niezwykle prymitywny, archaiczny stwór posiadał szereg niebywale rozwiniętych i wyspecjalizowanych ośrodków nerwowych i tkanek łączących. Mózg o pięciu płatach był zaskakująco zaawansowany w rozwoju i posiadał wyraźnie układ sensoryczny, działający po części przy pomocy sztywnych rzęsek na głowie stworzenia którego parametry były kompletnie obce dla jakiegokolwiek organizmu. Prawdopodobnie dysponował więcej niż pięcioma zmysłami, to też jego zwyczajów i zachowań nie sposób było domyślić się na podstawie analogii. Lech sądził, że musiało to być stworzenie o ogromnej wrażliwości i zróżnicowanych funkcjach. Reprodukcji dokonywał jak rośliny okryte zalążkowe, zwłaszcza pteriodofyta, posiadanymi na czubkach skrzydeł zarodnikami. Na tym etapie badań dokładne określenie nazwy owego stworzenia byłoby rzeczą niepoważną. Po części roślina posiadało w trzech czwartych strukturę zwierzęcą. Z pochodzenia było istotą morską, wskazywało na to jego symetryczny kształt oraz niektóre inne cechy. Nikt jednak nie potrafił określić granic jego późniejszej adaptacji. Skrzydła nieodparcie sugerowały, że to stworzenie latające. Sposób, w jaki zdołało przejść swą potwornie złożoną ewolucją na nowo narodzonej Ziemi, w tak szybkim czasie, by pozostawić odciski w skałach archaiku, był równie niepojęty jak pewne mity, powracające w osobliwy sposób we wspominaniach Lejka o wielkich, starych istotach, które przybyły z gwiazd i dla żartu lub przez pomyłkę stworzyły życie na Ziemi, a także szalone, zwariowane opowieści o zamieszkujących w głębi Ziemi przybyszach z kosmosu, opowiadane mi przez kolegę, badacza folkloru z Wydziału Anglistyki w Miskatonyk. Lake brał rzecz jasna pod uwagę możliwość, że prekambryjskie odciski mogli pozostawić mniej rozwinięci, jeśli chodzi o ewolucję, przodkowie obecnego okazu, ale po rozważeniu rozwiniętych właściwości strukturalnych starszych skamielin szybko odrzucił tę łatwą teorię. Kontury późniejszych stworzeń wykazywały bowiem raczej cofanie się, aniżeli postęp w ewolucji. Rozmiar pseudostóp malał, a cała morfologia upraszczała się, tracąc swą złożoność. Ponadto przebadane nerwy i organy wyraźnie sugerowały regresję w stosunku do form bardziej złożonych. W zadziwiający sposób przeważały tu organy ulegające zanikowi bądź organy szczątkowe. Ogólnie rzecz biorąc, niewiele to wyjaśniało i Lake znów powrócił do mitologii, nadając swym znaleziskom tymczasową, żartobliwą nazwę starsze istoty. Około 2.30 nad ranem zdecydował wreszcie zakończyć pracę i udać się na spoczynek. Organizm, na którym prowadził sekcję, przykrył brezentem, wyszedł z namiotu laboratoryjnego i z zainteresowaniem począł oglądać nienaruszone okazy. Promienie niegasnącego antarktycznego słońca ponownie dotarły do ich tkanek i czubki głów oraz rurki dwóch czy trzech okazów zaczęły się zwolna rozwijać. Lake nie sądził jednak, by w powietrzu o temperaturze bliskiej zeru istniało niebezpieczeństwo ich rozkładu. Niemniej, zebrał wszystkie nienaruszone okazy razem, nakrywając je zbędnym namiotem, aby w ten sposób uchronić je przed bezpośrednim działaniem procesów słonecznych, a zarazem stłumić nieco woń, która, jak wszystko wskazywało, drażniła zaprzęgowe psy. Wrogość tych zwierząt stała się rzeczywistym problemem, mimo sporej bądź to bądź odległości, w jakiej je trzymano i coraz wyższych ścian ze śniegu, które wciąż zwiększająca się liczba osób wznosiła pospiesznie wokół ich zagrody. Z powodu przebierającej na sile wichury wszystko wskazywało na to, iż od strony tytanicznych, posępnych gór nadciągała nielicha śnieżyca. Musiał przycisnąć jeszcze brzegi namiotu kilkoma ciężkimi bryłami zlodowaciałego śniegu, Znów powróciły obawy przed antarktycznymi zawieruchami, to też pod nadzorem Atłuda, zaczęto obwarowywać śniegiem od strony gór namioty, zagrody dla psów i prowizorycznych schronień dla samolotów. Te ostatnie, wzniesione z twardego śniegu i w trudnych warunkach, nie były dostatecznie wysokie. Koniec końców, Lake polecił zaprzestać innych prac i zająć się tylko tym jednym zadaniem. Było już po czwartej, kiedy Lake dał nareszcie sygnał do zakończenia transmisji, radząc nam, byśmy również pozwolili sobie na odrobinę odpoczynku, tak jak uczynił to jego ludzie, kiedy ściany hangaru będą odpowiednio wyższe. Następnie uciął sobie niedługą przyjacielską pogawędkę z Pabodim, raz jeszcze wychwalając jego doprawdy doskonałe świdry, które pomogły mu dokonać wielkiego odkrycia. Do pochwał i pozdrowień dołączył się Atwood. Ja zaś przesłałem Lejkowi kilka ciepłych słów, przyznając mu rację co do podjęcia wyprawy na zachód. Na koniec ustaliliśmy kolejną łączność radiową na 10 rano. Gdyby do tej pory wichura ustała, Lake miał wysłać samolot po grupy z mojej bazy. Tuż przed udaniem się na spoczynek, wysłałem ostatnią wiadomość na Arkham z instrukcją, by nieco stanowano wiadomości wysłane z tego dnia w świat. Wszystkie szczegóły bowiem były tak radykalne, że wzbudziłyby falę nieufności i niedowierzania. Należało rozgłaszać informacje o naszych odkryciach nader oględnie, aż do chwili, kiedy będziemy w stanie wszystko uzupełnić, wyjaśnić i udokumentować. Tłumaczył Robert Lipski, muzyka Błażej Lindner i Jacek Brzezowski, czytał Jacek Brzezowski.